Rozpoczęcie oszczędzania zwykle jest bardzo proste, no ale problemy przychodzą później, gdy na przykład już trochę tych pieniędzy uda nam się zebrać, no to pojawia się pokusa, żeby je oczywiście wydawać. No i możemy w ten sposób dużą tych oszczędności roztrwonić, ale też pojawia się inny problem, to znaczy to, że już wydamy pieniądze na jakiś cel, może spowodować, że wzrosną nasze wydatki. Na przykład kupimy drogi samochód i nie dość, że sporo wydamy, no to później wzrośnie nam jego utrzymanie, albo taki samochód możemy kupić na raty, no i później co miesiąc będziemy musieli je spłacać, więc kiedy przychodzi taki moment, że mamy już trochę tych oszczędności, to trzeba uważać jednak z tą pokusą wydawania, ale też warto rozsądnie później generować, zarządzać tymi pieniędzmi i nie przesadzać ani z poziomem bezpieczeństwa, ani też z ryzykiem, bo z jednej strony no, wiele osób tak na wszelki wypadek trzyma na przykład oszczędności w domu, bo boi się, że na przykład bank upadnie i stracą w ten sposób swoje pieniądze, no ale pamiętajmy o tym, że w takim przypadku i tak zwrócone zostaną te oszczędności przez bankowy fundusz gwarancyjny, a gdy mamy takie pieniądze w domu i na przykład włamie nam się jakiś przestępca albo wybuchnie pożar, no to wtedy niby bezpieczeństwo, ale tych pieniędzy już w żaden sposób nie odzyskamy. Nikt nam ich w takiej sytuacji nie zwróci, więc nie ma co przesadzać z tym trzymaniem pieniędzy w domu, ale nie ma też co przesadzać z ryzykiem, bo jeżeli na przykład nie mamy wiedzy na temat inwestowania w akcje czy na przykład na Forexie, no to taka inwestycja teoretycznie mogłaby nam przynieść wysokie zyski, ale z drugiej strony może skończyć się tym, że stracimy większość, nawet wszystkie swoje oszczędności, więc zachowajmy zdrowy rozsądek przy inwestowaniu tych swoich pieniędzy, no i też zachowajmy zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o to, żeby nie chwalić się na przykład na portalach społecznościowych tym, ile mamy tych pieniędzy. No, oczywiście osoby dorosłe zwykle tak nie robią, ale już dzieci na przykład potrafią rzucać zdjęcia na portale społecznościowe, które albo mogą zachęcić na przykład przestępców do tego, żeby do nas się włamać, no, albo mogą bardzo ułatwić im sprawę, więc pamiętajmy o tym, żeby tego pilnować. No i też pamiętajmy o tym, że jak już logujemy się na przykład do bankowości internetowej, no to żeby to było z komputera, gdzie jest aktualny program antywirusowy, żeby też tym przestępcom nie ułatwić zadania i później nie stracić tych wszystkich swoich oszczędności. Więc jeżeli będziemy do tego podchodzili rozsądnie, to myślę, że nawet bardzo dużą kwotę uda nam się na pewno zebrać.